Rozpoznawany polityk zadecydował, że nie będzie dłużej ukrywał swojej orientacji seksualnej. Marek publicznie oznajmił, że jest homoseksualistą. Jak się okazuje, dla wielu osób nadal jest to temat tabu. Marek Scholz został w ubiegłym roku radnym Warszawy, dzielnica Praga Południe. Startował z okręgu numer 2 z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Zanim to się stało, zajmował się głównie doradzeniem w kwestii ochrony środowiska w partii. Nowoczesna. Partii udało się więc obsadzić kolejnego polityka w strukturach samorządowych. Co ciekawe, nie to w ostatnim czasie spowodowało rozgłos polityka. Jego nazwisko pojawiło się w tabloidach z zupełnie innej przyczyny. Marek Scholz coming out. W naszym kraju orientacja homoseksualna nadal jest tematem tabu. Wielu ludzi przejawia brak tolerancji i akceptacji wobec znanych osób, które deklarują, że mają właśnie takie preferencje seksualne. Z tego powodu Scholz przyznał się do swojej orientacji dopiero w wieku 15 lat, o czym opowiedział w replice. Po raz pierwszy opowiedział o swojej odmienności przyjacielowi, w którym się zadłużył. Wyoutowałem się przed przyjacielem, który był moją szkolną miłością, przyznaje polityk. Jak sam opowiada, zawsze spotykał przyjaźnie nastawionych do niego ludzi, którzy akceptowali go takim, jakim był. Mam szczęście, bo zawsze trafiałem na otwartych ludzi. Choć kolega nie odwzajemnił uczuć, teraz chyba się żeni, ten pierwszy coming out był pozytywny, więc potem łatwiej przyszły kolejne, czytamy w magazynie Replika. Wspomina, że odkąd pamięta, zawsze chciał, aby jego orientacja nie była tajemnicą. Odkąd pierwszy raz został zaakceptowany przez społeczność licealną, obiecał sobie, że nie będzie ukrywał przed ludźmi prawdy. W liceum byłem zupełnie wyoutowany. Nigdy nie spotkałem się z negatywną reakcją. Zawsze było dla mnie jasne, że jeśli będę działał w życiu publicznym, będę wyoutowany. To ważne dla naszej społeczności, podkreślił Scholz. Coraz więcej polityków nie ukrywa swojej orientacji, coraz częściej w opinii publicznej różne osoby przyznają, że ich orientacja jest homoseksualna. Wszystko rozpoczęło się oczywiście od Roberta Biedronia, byłego prezydenta Słupska i posła Twojego Ruchu, który chyba najbardziej znany jest właśnie ze swojej działalności na rzecz osób LGBT.